Oklaskami nagradzała publiczność pomysły artystów plastyku zrzeszonych w spółdzielni Wzór. Wzory pokazali w warszawskim Sarpie. Oto jak można ubrać albo lepiej przebrać kobietę. Atrakcją pokazu były aktorki, które okazały się równie wspaniałe w roli modelek. Pani Elżbieto, co pani sądzi o tych kreacjach? Myślę, że są piękne i że wszystkie kobiety, które chcą wyglądać trochę inaczej na ulicach, powinny się tak ubierać, bardziej kolorowo i inaczej niż wszyscy. A czy nie są nazbyt śmiałe? Znaczy w jakim sensie nazbyt śmiałe? W kolorze czy w fasonie? Bo one nie odkrywają nic więcej niż powinny. Także wydaje mi się, że nie. Ten pokaz to wydaje mi się, iż taki przerywnik w pani życiu zawodowym właściwym. A co w nim słychać? Próbuję, już od roku próbuję w grupie takiej młodej bardzo, gdzie choreografem jest Janusz Józefowicz. Oprócz tego pracuję w kabarecie Jana Pietrzaka pod egidą, także dnie mam zajęte z Józefowiczem, noce z Pietrzakiem i jakoś to wszystko płynie.